Witajcie! Dzisiaj w Word of the Day chcemy Wam opowiedzieć co nieco o butach, czyli shoes. Dlatego jesteśmy w sklepie z butami słynnej marki Converse. Sklep z butami to shoe shop, a my zaczniemy od anatomii buta. Każdy but wyposażony jest w podeszwę, czyli sole, piętę, czyli heel i nosek, czyli toe. Jak każda z Pań dobrze wie, piękny but powinien mieć high heel, czyli wysoki obcas. Niektóre buty mają również sznurówki, czyli shoelaces, które możemy zawiązać, tie up. Bardzo dobrze dla buta jest, jeśli trzymamy go w pudełku, czyli shoebox, i dobrze o niego dbamy. Na przykład używamy pasty do butów, czyli shoe polisher. Uważajcie jednak na wymowę tego słowa, żeby nie wyszedł Wam przypadkiem język polski, czyli polish. Ponadto dobrze dla butów jest, jeśli zaniesiemy je od czasu do czasu do szewca, czyli shoe repairer. Wszyscy wiemy, że buty mogą być najróżniejsze. Od mokasynów, loafers, przez czułenka, pumps, bardzo eleganckie i uwodzicielskie szpilki, stilettos, aż po niezwykle wygodne trainers, czyli buty sportowe, i flip-flops, czyli japonki. Jednak lato już dobiega końca, więc lepiej zaopatrzmy się w boots, czyli kozaki, a nawet wellingtons, czyli kalosze, ze względu na pogodę. Jak każda fashion victim, czyli osoba ślepo podążająca za modą, dobrze wie, w tym sezonie najmodniejsze będą thigh-high boots, czyli buty a la kot w butach, po same uda. Tak czy inaczej, najlepsze są zawsze buty skórzane, czyli leather shoes. Na koniec dodamy jeszcze, że gdybyśmy byli na Waszym miejscu, czyli if we were in your shoes, to wzięlibyśmy sobie dzisiejszą lekcję do serca. Dlatego, bo przecież wygodne buty, czyli comfortable shoes, to podstawa.